Panie Robercie, no aby przeżyć wszystkie emocje gry w ciemno, trzeba czasem coś zniszczyć. Proszę bardzo, piątka. Bez zaglądania czy z zaglądaniem? Bez. Niszczymy. Piątka poszła i teraz pan Robert zawalczy o swoją ostatnią kopertę i czytam ostatnie pytanie dla pana Roberta. W którym wieku świat opłynęła pierwsza francuska wyprawa badawcza? Proszę podpowiedzieć. I mamy... Domyśla się pan zapewne mniej więcej 16, 17, 18 czy 19. Odpowiedź A, 16. Nie. C, 18. Louis Bougainville. Tacy szybci ci Francuzi nie byli jednak. Proszę bardzo, 15. Do niszczarki. Teraz myślę, że możemy zobaczyć, czy też... Na pewno nie. No i tak ładnie poproszę i się uśmiechnę. Nie szkodzi. Proszę, do niszczarki. Gra w ciemno. Poproszę na środek. Ja tu nie mogę nic panu jawniać. Proszę bardzo. Trzy koperty wygrane. Zadowolony pan z wyniku kopertowego? To jest moje minimum, które chciałem osiągnąć. Minimum, dobrze. Tak. Czy chce mi pan te koperty sprzedać? Możemy. Możemy zacząć się licytować jak najbardziej, tak? Za ile? Nie jestem życiowym optymistą, więc jest będzie pan, grubo, tak? Jak najbardziej. Proponuję 20 tysięcy za kopertę, czyli 60 tysięcy na początek. Ja proponuję za wszystkie koperty 2 tysiące. 55 tysięcy. Pan obniży, ja pójdę tak w górę. 3 za komplet. Oczywiście, też obniżę w takim razie około 50 tysięcy, proszę. Ja też w górę pójdę 4 tysiące. Czemu tak mało, panie Krzysztofie? Ja schodzę dosyć dużo. Niektórym 4 tysiące proponuję po pół godzinie licytacji. A pana już w pierwszej minucie tak... Polubiłem? 4 tysiące. Tak, polubiłem pana. Panią no to... również. Jak mnie pan polubił, to proponuję 45 tysięcy. Co pan na to powie? To ja w górę 5 tysięcy. $35 tysięcy. Moja propozycja. No to ja tradycyjnie 6 tysięcy. Jest to dla mnie jeszcze za mało. Musi pan, wie pan, wyczuć moment, kiedy ja przestanę podnosić, prawda? Oczywiście. 30 tysięcy w takim bądź razie. 7. Kuzynka zadowolona, proszę zobaczyć. Może kuzynka mi coś podpowie? 30 tysięcy. No bardzo dobrze. Dobrze idzie? Znaczy kuzynka chciała, żebym się zatrzymał przy tych 30 tysiącach w takim bądź razie. Może pan. Czyli jest 7 tysięcy, tak? Tak jest. Proponuję 25 tysięcy. 8 tysięcy proponuję. To teraz troszeczkę zmienię strategię, a 13 tysięcy dosyć dużo, prawie 100%. Pan zszedł do 13. Tak. To rzeczywiście pan zmienił strategię. Troszeczkę. Czy to była taka strategia? Można tak, tak? powiedzieć. Zobaczymy. Żeby zmienić strategię. Ja proponowałem 8, prawda? Tak. Proponuję 9. Trzynaście tysięcy. 12, dobrze. Ostatnie moje słowo. Jeżeli chodzi o trzy koperty, 12 tysięcy złotych. A ja idę w górę. 10. Mhm. Dobrze. Możemy porozmawiać o pojedynczych kopertach w tym momencie.
No ale prawie, że ubiliśmy targ, już tak myślałem. Nie, no jeszcze możemy tutaj troszeczkę się pobawić, prawda? Proszę. Tylko, że nie wiem, czy pana tym nie straci. To się okaże pojutrze dopiero. Tak jest. Chciałbym sprzedać 25 za tradycyjnie 20 tysięcy. I jedna musi być szczęśliwa. Zaraz, zaraz, jeszcze raz, może pan powtórzyć? 25 chciałem sprzedać za 20 tysięcy. Bo 12 pan chciał za 3, prawda? Tak. No, a teraz 25. Próbujemy innego wariantu. Chcę za 20 sprzedać, tak? Tutaj mogło być 100, tutaj może być więcej, więc minus 100, więc tutaj powinno być więcej. Nie. Bo ja widzę, że pan chce się tak pobawić trochę. Dobrze wyczuwam, nie? Nie, dlaczego? No tak, no bo zszedł pan do 12 za komplet, teraz 20 za jedną. Nie widzę w tym logiki, więc myślę, że zabawa. No myślę, że dobrze, że to jest zabawa, a nie jakieś tam poważne podejście. Dobrze, niech będzie 15 w takim bądź razie. Ale teraz za co? Za 25. Którą? Za 2, 3? 25. Ja 25 w takim razie nie kupuję w ogóle. To jest dla pana. Zostanie. Nawet nie rozmawiajmy o 25 w tej sytuacji. Dobrze. Czyli 35 w takim bądź razie. Jeżeli chodzi o 35, 10 tysięcy złotych? Nie, nie. 10 dawałem za 3. 35 też nie rozmawiajmy. 4,5? 45, 15 tysięcy. Też nie. Pan proponował 10 tysięcy za wszystkie, tak? No, tak, kiedyś. No liczę, że słowo jest dalej aktualne. Jeżeli chodzi o wszystkie trzy, to tak jak żeśmy ustalali, 10 tysięcy pan proponował, tak? No, proponowałem. A teraz? Ile byłby pan mógłby zaproponować za trzy? Ustalmy, panie Robercie, tak. Jeżeli chce pan, żeby słowo było wiążące, to musi to być w dwie strony. Dobrze. Bo jak pan się wycofuje i podnosi ceny, to ja też się będę wycofywał i opuszczał. Dobrze. Jak ustalamy? Słowo wiążące czy bawimy się? Wiążące. Za 3. 15 tysięcy. Nie. Pan mówił 12 tysięcy już wcześniej, prawda? Wiążące jest czy nie w końcu? 12. Czy słowo jest wiążące? Dobrze. Okej. Okay. Powiedziałem, że około 12 tysięcy. A ja mówiłem 10. Tak. Za 3. Za 3. To więc jest aktualne. Więc myślę, że sprzedam za 10 tysięcy złotych. Proszę, 10 tysięcy do studia. Proszę uprzejmie, tu jest 10 tysięcy i koperty są moje, tak? Tak. Możemy niszczyć, możemy zajrzeć. Możemy niszczyć koperty? Tak. Proszę bardzo, od której? 25. Proszę, 25 do niszczarki. Można obejrzeć. Już jest koniec gry. A dlaczego pan chce obejrzeć? Z ciekawości, czysta ciekawość. Nie. Nie oglądamy, czy nie ciekawość? Nie oglądamy. Nie oglądamy. Czasem otwieramy, czasem nie. Różnie to bywa. Także było różnie. Trudno. Części 5? Niszczymy? Niszczymy. I zostaje koperta numer 45. Niszczymy? Chciałby mi ją pan sprzedać? Czy chciałbym ją panu sprzedać, tak? Tak. Nie. Nie sprzedam jej. Dlaczego nie? Bo to jest największa pana koperta, właśnie ta. Niszczymy. Jestem konsekwentnym człowiekiem. Niszczymy. Proszę bardzo. Oglądamy. Ale pan uparty jest. Jestem baranem.
Znak zodiaku. Chwileczkę. Bo to moja koperta, prawda? Tak. Dopłaci mi pan 1000 zł, żeby zobaczyć. Nie. Jak jest ciekawy? Nie, za 1000 zł to będę... będzie dobry obiad, więc myślę, że... Ale pan jest uparty, pan zapłaci. 10 000 zł po to, żeby obejrzeć coś w środku? Tak. No nie, nie, panie Krzysztofie, na pewno nie. Aż tak nie. Aż tak pan ciekawy nie jest. Nie, aż tak ciekawy nie jestem. A chciałby pan kupić tą kopertę? Kupić tą kopertę za 1000 zł. To pan już powiedział, ja nie powiedziałem. Czyli ile pan proponuje w takim bądź razie? 10 000. Nie, myślę, że lepiej ją zniszczyć. Nie kupuje pan? Nie kupuje pan, aczkolwiek no może być dużo, powiem szczerze, ale procentowo lepiej wziąć w jasno, że tak powiem, tą kwotę, niż podjąć aż takie ryzyko. Ja wiedziałem, że pan nie zaryzykuje. Dlatego tak odważnie... Cieszę się bardzo, że... Dlatego tak odważnie zaproponowałem. Ja wyczułem pana. Wyczułem pana po prostu, że pan nie zaryzykuje. To teraz pan może zerknąć, co tam jest. Dobrze, czyli koniec gry, 10 000. Ile? 20 000. 20 000. Wiedziałem, że pan nie podejmie tego ryzyka. Do niszczarki proszę 45, bo to moja koperta. Nie ma co wkładać już. Nie można zatrzymać. Na pamiątkę? Na pamiątkę. Z podpisem dla ukochanej wrześnicy córki, kuzynki. Kopertę, a czek niszczymy. Dobrze. I na kopercie będzie podpis. Ale panie Robercie, gratuluję. 10 000, proszę bardzo. To jest pana wygrana. Drzew ciemno. Dziękuję. Do widzenia. Jako handlowiec przyjechałem, żeby zobaczyć, jak wyglądam na zewnątrz, jak jestem odbierany przez innych. Myślę, że to będzie dla mnie ciekawą nauczką. Nie jest to takie proste, jak mi się wydawało. Na pewno wyciągnę wnioski na przyszłość.